Otwórzmy księgę Amosa. Amos jest za Joelem, przed Abdiaszem. To jest strona 984, to będzie rozdział 9. Oto oczy Pana Boga zwrócone są na grzeszne królestwo i zgładzę je z powierzchni ziemi, jednak nie zgładzę doszczętnie domu Jakuba, mówi Pan. Oto bowiem wydam rozkaz i przesieję dom Izraela wśród wszystkich narodów, jak pszenicę przesiewa się przetakiem. Także żadne ziarenko nie spadnie na ziemię. Wszyscy grzesznicy spośród mojego ludu od miecza umrą, ci, którzy umówią, nie dosięgnie nas, ani nie zaskoczy nas to zło. W tym dniu podniosę upadły przybytek Dawida, zamuruję jego wyłomy, wzniosę jego ruiny i odbuduję jak za dawnych dni, aby posiedli resztki domu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to czyni. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że oracz będzie ze żniwiarzem, a depczący winogrona zasiejącym ziarno, góry będą ociekać moszczem, a wszystkie pagórki się rozpłyną. Odwrócę niewolę mojego ludu Izraela, odbuduję miasta spustoszone i zamieszkają w nich, zasadzą też winnice i będą pić z nich wino, założą też sady i będą jedli ich owoce. Zasadzę ich w ziemi i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Amos mówi tutaj do Izraela, który notorycznie się buntował przeciwko Bogu. I mówi o czymś takim jak przesianie. Tam jest napisane nawet, że przesieje dom Izraela wśród wszystkich narodów, jak pszenicę przesiewa się przetakiem. Także żadne ziarenko nie spadnie na ziemię. I to jest taka zasada, to jest coś takiego, co się pojawia regularnie, że tak powiem, i często. I tak jak Bóg przesiewał Izraela, zawsze obiecywał, że jednak nie zgładzi doszczętnie domu Jakuba. Zawsze obiecywał, że będzie jeszcze resztka jakaś, że nie zgładzi wszystkich, bo on dotrzymuje obietnic. I doskonale sobie oczywiście zdaje sprawę, że z tego, że jeśli obiecał na początku, to wyniknie coś na końcu. I teraz tutaj mówi o przesianiu Izraela i mówi również od razu, pokazując im nadzieję, że oprócz tego, że on przesieje w taki sposób, że żadne ziarenko nie spadnie na ziemię. Żadne. Pojedyncze ziarenko. Czyli nic, co ma w sobie życie, nie spadnie na ziemię. Tu jest o tym przetaku, prawda? Że pszenicę przesiewa się przetakiem. W innych miejscach ten przetak inaczej to jest wyjadło. Ale zasada działania jest cały czas taka sama. To wyjadło to już sobie kojarzycie, bo już wiecie mniej więcej, gdzie to było, prawda? Zaraz do tego przejdziemy. Ale zasada działania była zawsze taka sama. To znaczy dalej jest w niektórych miejscach na świecie. To znaczy jest sito i to sito zawiera zboże, pszenicę, ziarna i plewy. Z tym sitem wychodzi się na wiatr. Wychodzi się na wiatr, a następnie podrzuca się w tym sicie. On ma takie głębokie, ono jest głębokie, ma takie bandy jakieś, takie mniej więcej, takie ścianki wysokie. Podnosi się to sito, podrzuca się te ziarna i kiedy wieje wiatr, to cała plewa uchodzi, ulatuje. Ona jest porwana, pochwycona.
nie ma jej. A to, co zostaje, to, co ma w sobie życie, to, co jest ziarenkiem, opada z powrotem spokojnie i żadne ziarenko, ani jednego Pan nie uroni. I potem pokazuje, że będzie taki czas, bo przesieje to, co będzie miało w sobie życie, a to, co nie ma w tego życia, to, co jest puste, to, co jest marne, to, co jest marnością, uleci gdzieś. I potem mówi, że będzie taki dzień, kiedy podniesie upadły przybytek Dawida. Jest takie tłumaczenie, w którym jest mowa o chatce. Ten przybytek Dawida to nie jest świątynia, którą Pan Bóg odbuduje, zamuruje i tak dalej. To zawsze była świątynia Salomona. Przybytek Dawida to jest coś, co jest właściwie w oryginale nazywane namiotem albo chatką w niektórych przekładach. Później w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich pamiętacie, że Jakub się do tego odwołuje podczas tego soboru jerozolimskiego i mówi tak, no Pan Bóg pogan wpuszcza do swojego królestwa. I to się zgadza ze słowami proroków, jak napisano, że Bóg odbuduje teraz i mówi tak, no jesteśmy przecież my, jesteśmy tą właśnie resztką, którą Pan Bóg odbudował. Jesteśmy tymi, którzy weszli do Królestwa Bożego i teraz Bóg otwiera drogę poganom, którzy będą wzywali Jego imienia. I wtedy, kiedy będą wzywali Jego imienia, to będzie ten dzień, kiedy oni, ci, którzy są tym Izraelem, który się nawróci, posiądzie resztki Edomu i teraz Pan odbuduje to wszystko, a następnie z poganami razem Żydzi będą wzywać Jego imienia na całej ziemi. I wtedy odwróci niewolę swego ludu, odbudują miasta spustoszone, zamieszkają w nich, zasadzą też winnicy. I to też ma takie zastosowane, pośrednie zastosowanie do życia każdego z nas, dlatego że jest coś takiego jak przesiewanie, ale razem z tym przesiewaniem zawsze Pan Bóg pokazuje albo od razu, albo po czasie, pokazuje głębszą, dalszą perspektywę. Pokazuje to, że jest przed nami coś takiego jak odbudowanie tej twojej chatki, tego twojego lichego namiotu, tego co masz teraz, tego co jest takie małe. Ja to odbuduję. Ja nie uronię żadnego ziarenka, które ma w sobie życie. Nie bój się. Jeżeli ty masz w sobie życie, to upadniesz spokojnie na to sito. I nie polecisz z wiatrem. Jeśli to życie w sobie masz. Nawet jeśli jak zostaniesz podrzucony, to będziesz się wydawało, że lecisz nie wiadomo gdzie. To jest tak jak z tym garncarzem, który ma koło i ta biedna glina w pewnym momencie dostaje zawrotu głowy, bo ona nie wie, co się dzieje, prawda? I człowiek, jak jest na takim kole, jak Bóg go kształtuje, to on traci orientację w pewnym momencie kompletnie i wtedy pozostaje mu co? Pozostaje mu tylko ufać, że on jest w ręku Bożym. Nic się nie stanie. A sito w czyim jest ręku? W Bożym. Więc nawet jeżeli Bóg nas potrząsa, potrząsa dlatego, że On potrzebuje przeczyścić, oczyścić splew. On potrzebuje oczyścić splew Izraela, On potrzebuje oczyścić splew nasze życie. Więc wszystko to, co jest plewą, musi ulecieć. Wszyscy ci, którzy są plewą, też muszą ulecieć. I tak to działa. Wszystko to, co nie ma w sobie życia, musi ulecieć. I jest takie słowo, które mówi w Hebrajczykach, i to jest cytat z proroków, że oto ja potrząsnę wszystkim, żeby to, co nie ulega wstrząsowi, pozostało. No i czasem w naszym życiu tak jest, że Bóg potrząsa naszym życiem, żeby to, co nie ulega wstrząsowi, mogło zostać. A wtedy sami zobaczymy, co wstrząsowi ulega. Nawet rzeczy, które nam się do tej pory wydawały, że nie ulegają. Na tym też polega chodzenie z Bogiem. Dlatego, że Bóg, jeżeli taki tunel się pojawia, jeżeli pojawia się taki moment, kiedy Pan Bóg podrzuca to sito, to jest właśnie po to, żeby nam pokazać, że istnieje
w naszym życiu takie pojęcie jak ciężar gatunkowy. Czyli jeżeli mamy ciężar gatunkowy i to nasze życie z Bogiem ma pewien ciężar gatunkowy, to ono nie uleci. To nie będzie plewa. Jeżeli ono nie ma, jeżeli jest puste, jeżeli tak naprawdę jest wybrakowane, jeżeli ono, to ono wyleci. Uleci jak plewa. Ci ludzie, którzy są puści, którzy nie mają tego ciężaru gatunkowego, którzy nie chcą się dać Panu Bogu uczyć, bo ten ciężar gatunkowy się nabywa poprzez różne sytuacje w życiu. Rzadko ten ciężar gatunkowy nabywa się poprzez Boże błogosławieństwo we wszystkim. Bo niestety, a Słowo Boże mówi to wyraźnie, że ludzie, którzy tak cieszą się rzeczami, które mają, tym materialnym błogosławieństwem, dobytkiem, pokojem takim, zdrowiem, wszystkim, co jest, to oni bardzo często ten ciężar gatunkowy tracą. Są lekcy. Jest takie słowo w księdze Daniela, zważyłem twoje życie, tak? I okazało się lekkim. Albo nie, ciebie na wadze zważyłem i okazałeś się lekkim. I to jest ostrzeżenie dla króla. No i Bóg mówi do Izraela takie rzeczy. I potem podobne rzeczy mówi do Izraela Jan Chrzciciel. To jest fragment, który bardzo dobrze znacie. Z trzeciego rozdziału Mateusza. Mówi też do ludzi, którzy mi się wydaje, no im się należy, prawda? Należy nam się, jesteśmy z tego narodu. No i trzeci rozdział Mateusza, Jan Chrzciciel mówi tak, już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie, nie jestem godzien nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czyli mamy kolejne... Tamto to było wcześniej, to było dawniej, kiedy Amos prorokował. A teraz mamy kolejny raz, kiedy przychodzi prorok i mówi, teraz za waszych czasów nastąpi kolejne przesianie. Ten, który przyjdzie, ma wyjadło w swoim ręku. I kiedy Pan Jezus mówi z kolei do Piotra, mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 22, i mówi to w bardzo ciekawym kontekście. I znowu mówi o przesianiu. Znowu mówi o przesianiu, bo to jest rzecz, która się w naszym życiu będzie działa. Czasem się dziwimy, że kolejny raz, że jakiś przesiew kolejny raz typuje, że nas Pan Bóg znowu podrzuca. No podrzuca, bo na tym polega, żeby zobaczyć, jaki ten ciężar gatunkowy jest. I w 22 rozdziale Łukasza jest napisane od 23 wersetu tak. Wtedy oni zaczęli się między sobą pytać, który z nich miałby to zrobić. Wszczął się, czyli zdradzić. Wszczął się też między nimi spór, oto kto z nich ma być uważany za największego? Lecz on powiedział do nich, królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. Wy zaś tak nie postępujcie, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie najmniejszy, a kto jest przełożony, niech będzie jak ten, kto służy. Któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi, ale ja jestem pośród was jako ten, który służy. A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec, abyście jedli, pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Czyli znowu zaczęło się od tego, że no, zachciało im się jakiejś władzy, jakiegoś znaczenia i wiedli między sobą spór. A Pan Jezus mówi, nie, zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że tu będzie piramida władzy. A teraz odwrócimy ją i będziecie widzieć, jak to jest w Królestwie Bożym. Tylko niech to będzie prawdziwe. Tylko niech to będzie prawdziwe. Bo znowu w wielu miejscach, w wielu układach dzisiaj tak jest, że miało być inaczej, miało być odwrotnie, a ludzie znowu to odwrócili.
I znowu mamy piramidę i znowu mamy tych, którzy gdzieś tam spierają się o to, kto jest uważany za największego. I dalej i powiedział Pan Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. A on mu powiedział, Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. On rzekł, mówię ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, trzy razy się mnie zaprzesz. Wyprzesz, że mnie nie znasz. Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest możliwe, że szatan po prostu wyprosił sobie to u Boga. Jakbyśmy sobie cofnęli na przykład do początku Księgi Joba, to widzimy mniej więcej za zasłoną, jak to wygląda, nie? Że synowie Boży się pojawili wśród nich i szatan, i teraz on mówi do Boga, a wypróbuj tego człowieka. A zobacz, dlaczego on ci tak służy, dlaczego on cię kocha, skąd się to bierze. Czy to nie jest dlatego, że ty mu dałeś takie błogosławieństwo, takie bogactwo, potem nie dlatego, że dałeś zdrowie i tak dalej, prawda? I Bóg mu mówi, a teraz daję ci to, tylko tego nie ruszaj, tego nie ruszaj, tego nie ruszaj. Czyli jest pod kontrolą wszystko. I Bóg zna Hioba, wie, co to jest za człowiek. I mówi, to jest człowiek, który jest sprawiedliwy. I taka ta sytuacja jest dla nas troszkę dziwna, dlatego że tak jakby no Pan Bóg pozwalał na kolejne rzeczy, które się dzieją w życiu człowieka. A na końcu jest wielkie błogosławieństwo, bo na końcu Pan Bóg jeszcze użył tego, co chciał diabeł, do tego, żeby pokazać, ukazać siebie Hiobowi w większej chwale. I zawsze tak jest, że on, diabeł sobie, szatan prosi o to, żeby nas pognębić. A Bóg na to pozwala do pewnego zakresu, bo jest Panem, bo jest suwerenny, a następnie to, czego tamten chce, żeby nas tak strasznie zniszczyć, to Bóg na swoją chwałę używa. Bez przerwy, całkowicie kontrolując swoją sytuację, tą co ma. No więc przychodzi do Pana Boga na przykład i mówi, potrząśnij. Bóg mówi, dobrze, ja potrząsnę. I teraz okazuje się, że diabeł ma nadzieję, że nas pognębi, a tu się okazuje, że my wiemy więcej o naszym życiu. My wiemy w tej chwili, ciężar gatunkowy rośnie, bo my widzimy, co w nas opadnie, a co poleci. Potrząśnij Kościołem. Dobrze. I okazuje się, że Pan Bóg potrząsa Izraelem, zostaje resztka, ale to są ludzie, którzy mają życie w sobie. Pan Bóg potrząsa Kościołem, dobrze, plewy ulatują. Zostaje resztka. Dobrze. I okazuje się, że to jest na chwałę Bożą. I jak się czyta dalej listy, to mamy znowu takie sytuacje. Trwajcie. Prawda? Od samego początku, nawet jak się dzieje, czyta, zobaczcie, co się dzieje, że jest od samego początku, kiedy są uczniowie pierwsi i przychodzą do nich apostołowie, żeby ich umocnić. To jest Dzieje Apostolskie 4:30-23 chyba. 22. Od 21 przeczytam. Albo wcześniej, od 20. Lecz gdy otoczyli go uczniowie, podniósł się i wrócił do miasta, a nazajutrz udał się z Barnabą do Derbe. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów i zachęcając ich do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. Od samego początku to było jasne. Jesteście w Królestwie Bożym, ale wejdziecie do Królestwa Bożego przez wiele utrapień. Nie będziecie próbowani. Cały czas będziecie. To jest normalne. Wy się nie bójcie się tego, nie martwcie się. Jeżeli wam przyjdzie ktoś i powie, nigdy nie będziesz próbowany, to go nie słuchaj. Bo Pan Bóg to robi dla twojego dobra, żebyś był człowiekiem doświadczonym, wypróbowanym. Żebyś trwał. Żeby każdy z nas trwał. I są takie fragmenty, które cały czas mówią trwajcie, trwajcie, trwajcie. Nawet w 2 Koryntian 13,
jest napisane coś takiego: doświadczajcie samych siebie w wierze. Przeczytam to, to jest 2 Koryntian 13:5. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie, czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że zostaliście odrzuceni. Badajcie samych siebie. Chodźcie w światłości. I przyjdzie taki moment, przyjdzie taki tunel. I oczywiście, że tak będzie. I to jest normalne sito, które zawsze pokaże, co w nas takiego jest. Apostoł Paweł ostrzega Izraela i myśmy czytali ileś razy już ten fragment, ale on się bardzo kończy niesamowicie, bo najczęściej czytamy go wcześniej. W 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi do nich tak: nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Czyli wyszli z niewoli, tak? Wszyscy. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. W innych przekładach jest: z Mojżeszem zostali ochrzczeni. W obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. No to jest taki midrasz, który Paweł tutaj robi z tego, co się działo na pustyni. I ta skała była, ta skała cały czas była z nimi. To była duchowa skała. Oni tej skały nawet czasem nie widzieli, czasem widzieli. Był taki moment, kiedy ona miała dać wodę, tak? I Mojżesz miał do niej powiedzieć. Ale się zdenerwował i uderzył laską, prawda? Uderzył laską i potem za to nie wszedł do ziemi obiecanej. Bo miał powiedzieć, a uderzył. Bo tą duchową, tą skałą był Chrystus. I mimo to, że oni mieli skałę duchową, że mieli pokarm duchowy, że ta szła za nimi ta skała, że to Chrystus był tą skałą, większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. I jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. O ile dobrze pamiętam, B to jest wyjścia 32:6, tak? Czyli sytuacja, w której Mojżesza zabrakło na 40 dni. Ja nie będę tego może 32:6, ale mam przekonanie, że to jest ten fragment. Bo oni wtedy właśnie usiedli i bawili się, tak? Żeby się bawić. I oni wtedy mówią: gdzie jest ten Mojżesz, który nas wyprowadził z Egiptu? No i co my teraz poczniemy? 32:6. Tak, od początku, jak się czyta ten rozdział, a gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona, a gdy on je przyjął z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał: jutro będzie święto Pana. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenia i przynieśli ofiary pojednawcze. I lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić. To o tym pisze właśnie apostoł Paweł. Ten cielec był jeden. Więc właściwie to powinno tutaj być przetłumaczone: to jest twój Bóg, Elohim. I oni nie powiedzieli, że to jest inny Bóg. Nie. Oni sobie zrobili obraz Boga, który wyprowadził ich z Egiptu, ale to był ich obraz.
Bo oni potrzebowali czegoś, co było namacalne. I w Hebrajczykach czytamy, że Mojżesz szedł i wierzył tak, jakby Boga widział. Miał, a nie widział, ale tak, jakby go widział. Taką wiarę. Taką wiarę miał. A ci musieli mieć coś, co byłoby namacalne, co byłoby widzialne. Oni potrzebowali coś zrobić. Nie bądźcie więc bałwochwalcami. Nie róbcie tego. Nie twórzcie sobie żadnego, nie wiem, wyobrażenia Pana Boga, które nie jest prawdziwe. Nie dopuszczajcie się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali, poginęli od wężów. To wszystko do Kościoła. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko wydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. I oprócz tego, co Bóg mówi do nas, żeby nie czynić bałwochwalstwa, nie czynić sobie Boga na nasze wyobrażenie, nie dopuszczać się nierządu. I te 23 tysiące to dopuściło się nierządu w takiej sytuacji dosyć ciekawej, bo to była wtedy sytuacja z tym Bileamem, który on po prostu nie mógł przekląć Izraela, więc postanowili posłać tamte moabitki, zdaje się, prawda? I one zaprosiły na kolację. A ta kolacja była poświęcona demonom. To tylko tyle, nic więcej. I nie szemrajcie. I teraz, jak się idzie do tego fragmentu, to jeżeli my jesteśmy potrząsani, jeżeli my jesteśmy w takim tunelu, w takiej ciemności, to jest taka rzecz, której, i są takie rzeczy, które nam robić nie wolno, i są rzeczy, których powinniśmy, mimo wszystko, nawet jeżeli my nie czujemy się lepiej. Na pewno nie wolno nam szemrać, to znaczy nie wolno nam mówić: Boże, ja chcę wracać do starego życia, ja chcę wracać do Egiptu. Po coś Ty mnie stamtąd wyprowadził? A czasami wierzący człowiek bywa w takiej sytuacji. Więc szemrać nie wolno. Z drugiej strony jest tak, że człowiek przejeżdża przez ten tunel, który ktoś z nas. I oczywiście my kochamy go wszyscy. Wobec tego my byśmy bardzo chcieli mu pomóc. I to jest pierwsza rzecz, jaką powinniśmy robić, to jest się modlić, oczywiście, nie? Ale ostatnia rzecz, jaką on chce słyszeć w tej sytuacji, to jest to, żeby ktoś przyszedł do niego i powiedział mu: słuchaj, ja to widzę tak, robisz to, to, to i to. I wszystko będzie dobrze. Czyli on bardzo dobrze chce. Tylko w tym momencie on wcale dobrze nie robi. Jeżeli mamy przyjść do człowieka w takiej sytuacji, to musimy wiedzieć, że jesteśmy posłani. Ewidentnie musimy to wiedzieć, że jesteśmy posłani. Bo on wtedy się otworzy, on wtedy będzie chciał z nami rozmawiać. Ale jeżeli my będziemy chcieli ułożyć mu życie i będziemy musieli, nawet jeżeli będziemy mówili kazania, tak jak brat mówił, nie? Ale co z tego, skoro ja się nawet zgadzam z tym kazaniem. To wszystko jest dobrze, wszystko jest fajnie, tylko ja chcę rozwiązania. Więc rozwiązanie nie może być takie, że ktoś ci da kroków pięć, takie będzie dobrze. To jest wyjście z sytuacji. Nie. Rozwiązaniem jednym, jedynym jest po pierwsze nie szemrać, a po drugie uciekać. Do kogo? I tu jest napisane coś takiego. I to jest wielka nadzieja dla wszystkich, którzy w tym są. Bo kto myśli, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł, to jest poprzednio, a dalej: nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, byście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Rzadko kiedy czytamy następny werset. A werset następny mówi 14: dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Wiemy, że Bóg nam nie da pokusy innej, większej niż możemy znieść. To jest Jego obietnica. Dobrze, tego się trzymamy. Czyli to przejdzie. Boże, Ty mnie kochasz? To się nie zmienia. Ty jesteś taki sam? To się nie zmienia. Sytuacja się zmieni. Ja wiem, że mnie kochasz, wiem, że o mnie nie zapomnisz. Ja nie wiem, jak długo to potrwa, ale po pierwsze, ja nie będę szemrał, bo ja nie żałowałem ani jednego dnia, odkąd się narodziłem na nowo.
Wspominam Twoje dzieła, wspominam to wszystko, co czyniłeś dla mnie, co czyniłeś przeze mnie, jaki byłeś dla mnie dobry. I to jest dobrze sobie to wszystko wspomnieć. Jest nawet, Dawid sobie takie rzeczy wspominał, jak był gdzieś tam na pustyni, w jaskiniach się tułał przecież. To jest bardzo dobrze. I teraz Bóg nie dopuści, żebyśmy byli doświadczani albo kuszeni inaczej ponad te siły. I teraz On z pokuszeniem da wyjście. A ponieważ On daje wyjście, więc On tego nie będzie robił za nas. Ponieważ On ci daje wyjście, więc następny werset mówi: uciekaj. Uciekaj, bo ci daje wyjście. I to jest twój wybór, czy ty uciekniesz, czy nie przez to wyjście. Ale teraz w którą stronę uciekaj? No do Niego oczywiście. Jedynie słuszny kierunek w tym momencie. Do Niego. I dlatego w pewnych sytuacjach Bóg na pewno nam nie da rzeczy, które przekroczą sytuację tak, że to nas zmiażdży, odwróci, stracimy wiarę, bo On wstawia się za nami. Pan Jezus powiedział do Piotra: ja będę prosił, żeby nie ustała twoja wiara. Tak? Mamy napisane, że jest naszym orędownikiem. Jeżeli upadamy, jeśli grzeszymy, On orędzuje za nami u Ojca cały czas. Czyli mamy arcykapłana, orędownika, mamy tron, który jest otwarty. I teraz w takich sytuacjach ja nie rozumiem. Boże, ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. I ja w tej chwili nie jestem w stanie tego pojąć, ale ja idę do Ciebie, ja będę do Ciebie wołał, ja wierzę w to, że Ty po raz kolejny, zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy mi się to zdarzyło. Wobec tego Ty przyjdziesz i jeszcze raz mnie uratujesz, kolejny raz. Wyciągniesz swoją rękę. Będziesz ze mną, a groźny bohater. Jesteś. A ja jestem przesiewany, ja o tym wiem. Dlatego, że mój ciężar gatunkowy musi rosnąć. Wczoraj sprawdzałem taką jedną rzecz, bo przyszło mi do głowy sprawdzić, czy to jest zawsze tak, że podróbki są lżejsze od oryginałów. I wiecie co? Prawie zawsze. Z wyjątkiem chyba sytuacji, w której ten oryginał musi być lżejszy, bo na przykład ma latać, no to podróbka będzie cięższa, bo będzie gorsza. Ale z tym wyjątkiem właściwie wszystko, co jest podróbką, jest lżejsze. Bo tam jest dużo plastiku, jakiegoś badziewia byle jakiego. Więc pierwsza rzecz, na jaką natrafiłem, to jest na przykład, jak sprawdzić, czy tam telefon jest prawidłowy, uczciwy, czy jest jakiś tam podrobiony. No, zważyć. Zważyć. Podrobiony jest lżejszy. Wobec tego podróbka chrześcijaństwa zawsze będzie lżejsza. Ale ona nabywa wagi poprzez różne sytuacje, które Pan Bóg dopuszcza. Bo jeżeli ktoś na przykład zacznie być bardzo używany, a nie jest jeszcze doświadczony, to on zamiast nabrać wagi, to on uleci. Bo on się nadmie i uleci. I nie daj Boże, żeby ktoś, kto jest na przykład niedoświadczony, o tym przecież nawet Paweł pisze, jeżeli ktoś jest słaby, młody w wierze, a chce startować w ogóle na kandydata, na starszego, to broń Panie Boże, żeby co? Żeby nie popadł w pychę i potępienie diabelskie. Bo on po prostu uleci za wysoko. Jeżeli ktoś jeszcze niedoświadczony jest, jeżeli ktoś jeszcze nie przeszedł różnych rzeczy z Bogiem, a już zacznie na przykład, nie wiem, wskrzeszać z martwych, nie daj Boże. Bo człowiek bardzo szybko uleci. I teraz z jednej strony może być tak, że ta podróbka od początku jest podróbką, ale z drugiej strony może być tak, że jak naprawiamy coś, to w zależności od tego, jaki jest serwis, to mogą tam nam dać podróbkowe części, niedobre, albo oryginalne. I to się będzie też różniło wagą. Więc idziemy do serwisu czasami, ale idźmy do tego dobrego. Żeby nie było podróbek. I naprawdę, jak będziemy zawsze mieli to życie i Pan Bóg nas będzie dociążał, żeby ciężar gatunkowy był dobry. Zwróćmy uwagę, że przecież te wszystkie rzeczy, o których mówi Paweł, że jak budujemy z słoma, siano, drewno, tak? A z drugiej strony jest drogie kamienie, złoto, srebro. Co jest cięższe?
tak się składa, że to drugie. Oprócz tego, że jest kopalne, trudniej znaleźć i ogólnie trzeba się postarać. I trzeba kupić bardzo drogo. No więc tak to jest. W związku z tym miejmy świadomość, że potrząsani być musimy, bo tak się wchodzi do Królestwa Bożego. Przez wiele utrapień, przez wiele ucisków. Dobrze, tak musi być. Pan mi to powiedział, Pan mi to zapowiedział. Wiem, że mnie nie opuści. Wiem, że nawet jeżeli nie rozumiem na dziś, to ja odwracam się od szemrania, odwracam się i idę w jego kierunku. Bóg mi daje wyjście, żebym to mógł znieść. Wobec tego ja przez to wyjście uciekam. Nie wiem, ile to potrwa. Bóg wie. Ale przyjdzie światło. Jak to się mówi, zobaczę światło w tunelu i nie będzie to pociąg towarowy. Po prostu. Wyjście. Słońce. Natomiast jeśli chodzi o Kościół i potrząsanie i te plewy, to jest jedno jedyne pochwycenie, w którym nie chcemy uczestniczyć. Ani porwanie. Nie chcemy być porwani jak te plewy. Więc jeżeli nie chcemy być porwani z wiatrem, tylko chcemy być porwani do Pana, to musimy się dać potrząsać i nabierać ciężaru gatunkowego. A jak to ma ciężar gatunkowy, to widać w jego życiu. Nie dlatego, ile on dobra od Pana Boga dostał, tylko ile rzeczy on z Panem przeszedł. I wtedy on może również służyć innym, bo będzie zobaczy, że jeżeli on to przeszedł, to przecież mam dookoła ludzi, którym mogę teraz usłużyć, bo ja ich rozumiem. I tego wiele błogosławieństwa wynika. Bo oczywiście Pan Bóg obraca zło, które diabeł zamierzył, w wielkie dobro. No i niech tak będzie w naszym życiu. Amen.